Mówi się, że kobiety marzą o księciu z bajki, a tak naprawdę marzą o tym, żeby się nażreć i nie przytyć. I właśnie o tym jest dzisiejszy film, czyli jak przejść z redukcji na masę, jak przestać bać się tych kalorii, bać się tego, że jeżeli więcej zjemy, to przytyjemy. O tym, czemu nie warto być całe życie na redukcji, to mówię w tym filmie, także serdecznie do niego odsyłam. Tam też właśnie dowiecie się, jakie są plusy jedzenia więcej i jak to potem dodawać, ale w tym filmie właśnie skupimy się na samym przejściu z redukcji na masę. Zaczniemy sobie od strachu przed przytyciem i o dwóch rzeczach, na które należy zwrócić uwagę i no, których nie da się ominąć. Po pierwsze, jedzenie większej ilości kalorii, zwłaszcza jedzenie większej ilości węglowodanów, będzie powodowało to, że będziemy gromadzić więcej glikogenu w naszych mięśniach. Przez co też oczywiście waga może pójść do góry, ale nie będzie to związane z przybraniem tłuszczu, ale przede wszystkim wypełni to nasze mięśnie, a to sprawi, że będziemy mieć lepsze możliwości treningowe. Po prostu mięśnie będą miały więcej budulca. To trochę można porównać do takiej baterii, że na redukcji to tak jakbyśmy mieli tą baterię tak na 50%, a w momencie, gdy jesteśmy na masie mięśniowej, na budowaniu masy, jesteśmy na surplusie kalorycznym, to ta bateria jest naładowana do pełna. Kolejna rzecz to im więcej jemy kalorii, tym prawdopodobnie też zwiększy się gramatura tych posiłków, przez co też będziemy mieć więcej treści pokarmowej zarówno w żołądku, a następnie w jelitach, co może spowodować dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście lekki wzrost masy ciała, ale też przede wszystkim może to utrudnić, a raczej uniemożliwić wręcz trzymanie płaskiego brzucha przez cały dzień. I tu od razu chciałbym powiedzieć, nikt na świecie nie ma płaskiego brzucha przez cały dzień, chyba że by nic nie jadł. Wszystkie te, powiedzmy, fitnesski, bikiniary, te wszystkie osoby, które są wielką motywacją, one też mają wypchany brzuch na wieczór, bo to jest normalne w momencie, gdy ktoś spożyje przez cały dzień 2 kg jedzenia i do tego wypije 3-4 litry wody. Tego się po prostu nie da uniknąć. Jeżeli nie chcecie oglądać swojego brzucha, właśnie jak jest taki, powiedzmy, wywalony, jest pełny, to po prostu go nie oglądajcie po jedzeniu. Oglądajcie go naczo, bo wtedy prawdopodobnie wygląda po prostu lepiej. I to jest zupełnie normalne i trzeba się po prostu z tym pogodzić i przyzwyczaić, że nie da się mieć płaskiego, takiego wąskiego brzucha przez cały dzień. Teraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie strach przed przybraniem na masie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o tłuszcz. Otóż 1 kg tłuszczu, żeby przybrać 1 kg tłuszczu, 1 kilo, potrzebujemy 7800 kilokalorii nadprogramowo, czyli ponad to, ile wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Także w momencie, gdybyśmy mieli 300 kalorii ponad normę i wszystko odłożyłoby się w postaci tkanki tłuszczowej, to potrzeba całego miesiąca, żeby odłożyć 1 kg tłuszczu. I tak też było wcześniej, dlatego że ludzie nie tyją z miesiąca na miesiąc, tylko to są zazwyczaj lata złych nawyków. Jeżeli ktoś przez, powiedzmy, 2-3 lata będzie jadł 200-300 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie, no to właśnie przytyje te 15 czy nawet 20 kilo, tylko że to jest w skali 24 miesięcy, a nie w przeciągu, nie wiem, 2 czy 3 tygodni. Dlatego nie da się ulać w ciągu tygodnia czy dwóch. To jest praktycznie fizycznie niemożliwe, chyba że ktoś by jadł naprawdę niebagatelne ilości kalorii na poziomie, powiedzmy, 8-10 tysięcy codziennie. Jednakże w momencie, gdy zaczynamy dodawać kalorii, dzieje się kilka rzeczy w naszym organizmie, przez co te 300 kalorii, o których powiedziałem, nie równa się 300 kalorii. Dlatego że po pierwsze jest coś takiego jak termiczny efekt pożywienia. W skrócie można powiedzieć, że jest to ilość energii, którą organizm potrzebuje, żeby przyswoić daną ilość kalorii i wynosi około 10%. Więc już z tych 300 robi się 270 od tak. Nic więcej nie potrzeba. Po prostu więcej jemy, więcej potrzebujemy energii, żeby to jedzenie przetrawić.
Druga sprawa to rośnie nasz BMR, czyli podstawowa przemiana materii, w momencie, gdy zaczynamy przybierać na wadze. Dlatego tak naprawdę im więcej ważymy, tym lepiej dla nas pod względem naszego zapotrzebowania, dlatego że po prostu ono będzie rosło. Waga to jest największy determinant, jeżeli chodzi właśnie o podstawową przemianę materii, więc to też z czasem rośnie, dlatego te 300 kalorii początkowe wraz z czasem, wraz z tym, jak nam na przykład dojdzie 3-4 kg, to z tych 300 zrobi się powiedzmy 150. I kolejne dwie rzeczy, które mogą być ogromnymi czynnikami, mogą wiele zmienić, to po pierwsze zwiększona ilość kalorii, którą wydatkujemy na treningu. Dlatego, że w momencie, gdy dostarczamy więcej energii, więcej węglowodanów, mamy więcej siły na ten trening, to jesteśmy w stanie zrobić ten trening efektywniejszy, przez co spalimy na tym treningu więcej kalorii. Do tego wraz z zwiększeniem właśnie ilości tych węglowodanów i kalorii rośnie też dług tlenowy po treningu, czyli spalamy też więcej kalorii po tym treningu. Więc już widzicie, że dużo rzeczy się zmienia w momencie, gdy dodajemy kalorie. I ostatnia zmienna to tak zwany NEAT, czyli aktywność niezwiązana z treningiem. I tutaj, jak pokazują badania, te różnice mogą być ogromne między ludźmi. Było takie badanie, w którym uczestników przekarmiali, mieli po 1000 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie i zobaczyli, co się będzie z nimi działo. Jak się okazało, część uczestników i właśnie stąd się biorą ci ektomorficy, wydatkowali o 700 kalorii więcej w momencie, gdy właśnie dostarczano im 1000 kalorii więcej. Więc mimo tego, że dodali 1000 kalorii, to dla nich był to surplus rzędu tylko 300. Także jeżeli masz koleżankę, która dosłownie je wszystko, nie wiem, lody, pizzę i jest chuda jak patyk, a ty powąchasz czekoladę i tyjesz, to prawdopodobnie jesteś po drugiej stronie. Czyli ona właśnie reaguje tym, że im więcej je, tym dużo więcej spala, a u ciebie może być tak, że ma to niewielki wpływ. Niemniej jednak raczej nie ma osób, które w momencie, gdy więcej jedzą, to się mniej ruszają. Chyba że mówimy tutaj o jakichś właśnie cheat mealach, cheat dayach, gdzie przez to, że pochłaniamy ogromne ilości jedzenia, to też czujemy się senni i tacy bezsilni. Ale co do zasady, większość osób będzie reagowała w ten sposób, że trochę im się zwiększy ta spontaniczna aktywność i u jednych właśnie to będzie dużo, u innych mało. Bo nie ma czegoś takiego jak somatotypy, że ktoś się taki urodził czy nie. Tu raczej chodzi o właśnie reakcję na zwiększoną ilość, na zwiększoną podaż kalorii. Że powiedzmy ci ektomorficy to są osoby, które mocno reagują na ilość kalorii w diecie. I zauważcie też, że te osoby nie mają tak, że one redukują tkankę tłuszczową też na wysokich kaloriach. Wręcz czasami u nich trzeba z powiedzmy tego zera na przykład uciąć 1000 kalorii zamiast 400, żeby zobaczyć jakieś efekty, dlatego że w momencie, gdy będziemy ucinać te kalorie, to przez pierwsze powiedzmy 500 nic się prawie nie zmieni, dlatego że będą się adaptować do ilości energii, którą dostarczają i będą się ruszać mniej. I ostatnia bardzo ważna kwestia to to, że w momencie, gdy zaczynamy też więcej jeść kalorii i mamy do tego dostosowany trening siłowy, to będziemy budować też mięśnie. I do tego też potrzeba energii. Dlatego też z tych 300 kalorii, które dodamy w tłuszcz, może pójdzie 100, może 150 maksymalnie. Czyli z wyliczeń wyjdzie, że 1 kg tłuszczu dojdzie nam dopiero po około 2, nawet 3 miesiącach. Musicie też pamiętać o tym, że to jest tylko, a nie aż tłuszcz. Dlatego, że właśnie to jest tylko tłuszcz. Jeżeli ktoś już raz schudł, to drugi raz też schudnie i trzeci raz schudnie. Wiadomo, że raczej każdemu zależy na tym, żeby schudnąć raz, a porządnie i jakby nigdy do tego nie wracać, ale chodzi mi o jakby sam fakt, że w momencie, gdy budujemy swoją sylwetkę, zazwyczaj będzie to przeplatane okresami właśnie trochę masy, trochę redukcji, ale w momencie, gdy dobrze przeprowadzimy wyjście z tej redukcji, a potem dobrze przeprowadzimy okres budowania masy mięśniowej, czy nawet bycia na tym zerze kalorycznym, to prawdopodobnie kolejna redukcja będzie łatwiejsza. Dlatego, że odbudujemy gospodarkę hormonalną, zwłaszcza odbudujemy hormon, który się nazywa leptyną. Leptyna jest to hormon, który odpowiada za to, że daje
organizmowi sygnał, ile jest energii dostępnej w organizmie. I na to, jaki jest poziom leptyny, będą miały wpływ dwa najważniejsze czynniki, czyli po pierwsze ilość węglowodanów w naszej diecie, im więcej węglowodanów, tym lepiej, a po drugie ilość kalorii w naszej diecie. Jeżeli będziemy na deficycie kalorycznym, to leptyna będzie spadać, dlatego że leptyna gromadzi się w komórkach tłuszczowych i im te komórki tłuszczowe są bardziej uszczuplone, tym tej leptyny jest mniej. Dlatego też osoby, które były na takiej, powiedzmy, wiecznej redukcji, mają dużo gorzej niż osoby, które, powiedzmy, dopiero zaczynają tą redukcję po okresie masy mięśniowej. Leptyna to też jest bardzo ważny hormon u kobiet, który będzie miał duży wpływ na prawidłowy cykl menstruacyjny. Dlatego, że jeżeli właśnie tej leptyny będzie za mało, no to dla organizmu to jest znak, że jest coś nie tak, że jest problem z dostarczeniem jedzenia, że tego jedzenia jest w środowisku za mało, dlatego reprodukcja w tym czasie może być po prostu szkodliwa, może być zagrozić dziecku, to dziecko może nie przeżyć. Tak postrzega to nasz organizm. Nasz organizm jakby nie widzi tego, że chcemy nosić rozmiar 36. On ma to głęboko w dół. Niemniej jednak wiem, że są tutaj wśród Was, osób, które to oglądają, osoby, które dalej będą się bały dodać tych kalorii, dalej będą się bały wzrostu masy ciała. To dla Was mam dwie rzeczy do polecenia. Po pierwsze, wywalcie wagę łazienkową. Po prostu z niej nie korzystajcie, bo Wam przynosi więcej złego niż dobrego. Waga łazienkowa to jest narzędzie do pomiaru, a nie wyznacznik wartości człowieka. Także jeżeli ktoś wchodzi na wagę i po tym ma pół dnia po prostu zniszczone, bo o Jezu, waży 61, a nie 59, to ta waga nie jest dla niego po prostu. I lepiej, żeby taka osoba skupiła się na pomiarach ciała, na tym, jak się czuje, na tym, jak wygląda w ubraniach, a nie na tym, co właśnie pokazuje waga. Kolejna, druga rzecz to metoda małych kroków, czyli nie robić czegoś takiego, że od razu z redukcji przejdziemy na masę, tylko najpierw sobie wyjść na utrzymanie, czyli kończymy redukcję, podbijamy kalorie, zaraz powiem, jak to zrobić spokojnie i staramy się utrzymać te wypracowane efekty redukcji, powiedzmy, przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, ile kto będzie potrzebował. Na zerze kalorycznym też jesteśmy w stanie budować masę mięśniową, nie tak dobrze jak na surplusie, ale jednak, także te efekty treningów będą, a nie będziemy wyniszczać swojego ciała ciągnącym się po prostu w nieskończoność deficytem kalorycznym. Także śmiało możecie, naprawdę, bez pośpiechu, bo tutaj pośpiech nam nic nie da. Dlatego jeżeli ktoś woli sobie to na spokojnie rozegrać, to niech rozegra na spokojnie, właśnie mówię, wejdzie na utrzymanie, utrzyma tą wagę z 2 miesiące i dopiero potem albo wejdzie w okres budowania masy mięśniowej, albo jak będzie chciała, to w okres redukcji tkanki tłuszczowej, co raczej nie polecam. Przejdźmy teraz właśnie do tego, jak to zrobić w sensie matematycznie, jak to obliczyć, ile tych kalorii spożywać. To są na to dwie metody. Pierwsza metoda jest taka, że obliczamy według wzoru, który tutaj Wam pokażę i też będziecie mieć link w opisie, to wyliczamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne pod nową wagę ciała, dlatego że schudliśmy, wiadomo, wyliczamy ją pod aktywność, którą chcemy mieć, czyli jeżeli chcemy na przykład uciąć kardio, to trzeba to od razu wyliczyć, że tego kardio chcemy robić na przykład mniej, tych treningów chcemy robić mniej. Więc wyliczamy nowe zapotrzebowanie i to od tego ucinamy 10%. To nam da pewność, że na pewno nie przetyjemy. To jest niemożliwe. Chodzi mi oczywiście o tłuszcz, bo tam lekki wzrost masy ciała może zajść, ale chodzi mi o tkankę tłuszczową, która tutaj jest najważniejszym praktycznie wyznacznikiem. I od tego momentu działamy według właśnie filmu, który Wam też podlinkowałem w opisie i o którym wspominałem na początku. Czyli będziemy po prostu dodawać powoli te kalorie co jakiś czas. Drugi sposób to są osoby, które nie mieszczą się w tym wzorze, czyli ten wzór na przykład pokaże, że jedzą teraz już na redukcji więcej niż ten wzór im pokazuje. Wtedy w takim przypadku powiedziałbym, żeby dodać 10% od tego, co w tym momencie spożywamy. Czyli powiedzmy, ktoś spożywa 1600 kilokalorii, to niech to podbije do 1760, powiedzmy, że można zaokrąglić do 1800. I znowu, potem powoli sobie dodawać te kalorie.
Większość osób jednak będzie się mieściło w tym wzorze, dlatego raczej bym skorzystał z tamtego, co podałem. Jeżeli ktoś nie boi się aż tak, że właśnie dojdzie mu 1-2 kg w przeciągu powiedzmy miesiąca, dwóch, to nawet nie mnożyłbym tego przez 0,9, w sensie nie odejmowałbym tych 10% kalorii, tylko po prostu wskoczył na te kalorie, które pokaże nam ten wzór i ile nam wyliczy. Dlatego że po skończeniu redukcji bardzo ważne jest dla organizmu, żeby jak najszybciej wyjść z deficytu. Dlatego że każdy kolejny tydzień deficytu będzie nas pogrążał, będzie pogarszał sytuację, która jest, chociażby z gospodarką hormonalną, i dla organizmu to nie będzie miało znaczenia, że podbiliśmy 100 czy 150 kalorii, bo dla niego dalej to będzie jakby no zły okres, że no nie ma jedzenia. Skoro już wiemy, ile kalorii dodawać, to teraz z czego je dodawać? Bo mamy do dyspozycji białko, tłuszcze, węglowodany. Co do zasady, białko raczej powinno być w normie przez cały rok. Ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby białko trzymać w okolicach 2 gramów na każdy kilogram masy ciała, bez względu czy to jest redukcja, czy masa, przez cały rok. Dla większości będzie to wygodne, efektywne, wystarczające. Niemniej jednak, w momencie, gdy ktoś boi się przytyć, albo na przykład będzie odczuwał duży głód, to dobrym pomysłem jest początkowo dodać właśnie te kalorie z białka i dojść nawet do 2,5 czy nawet 3 gramów na kilogram masy ciała. Od razu mówię, to nie będzie szkodliwe. Jeżeli ktoś nie ma teraz w tym momencie problemów z nerkami, to dieta wysokobiałkowa mu ich nie zniszczy. To jest niemożliwe i jest udowodnione kilkunastoma badaniami. A taki efekt sprawi, że po pierwsze będziemy bardziej najedzeni, dlatego że jednak białko jest bardziej sycące i też dużo objętości zajmuje, jeżeli mówimy tutaj o chudych źródłach białka. A kolejna sprawa jest taka, że białko to jest makroskładnik, który ma najciężej, żeby przemienić się powiedzmy w tkankę tłuszczową. No praktycznie to jest niemożliwe, ale tu już nie będę się w to zagłębiał. I też ma najwyższy termiczny efekt pożywienia. Także spożywając po prostu większą ilość kalorii z białka, mniej tych kalorii będziemy stosunkowo dostarczać. Ale jeżeli ktoś nie boi się aż tak przytyć, znowu, albo nie ma problemów z głodem, to wtedy dostarczamy po prostu więcej tłuszczu i węglowodanów, powiedziałbym, że porówno. Czyli powiedzmy około 30-40% kalorii z tego to będzie tłuszcz, a resztę będą stanowiły węglowodany. Czyli w momencie, gdy dodajemy na przykład 300 kilokalorii, to będzie to załóżmy 50 gramów węglowodanów i 10 gramów tłuszczu. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, żeby ją poruszyć, to jadłospis. I jak uniknąć efektu jojo? Dlatego że wiele osób właśnie łapie się na tym, że w momencie, gdy kończą redukcję, to przestają jeść jak na redukcji, a zaczynają jeść jak na masie. I tu już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że na redukcji w pewnym momencie większość osób będzie korzystało raczej ze źródeł, które są gęste odżywczo, a nie kalorycznie. Czyli będziemy mieć więcej warzyw, więcej roślin strączkowych, więcej chudego mięsa i będziemy właśnie korzystać z takich powiedzmy jak najmniej kalorycznych źródeł, a z kolei na masie wiele osób robi w drugą stronę, czyli wybiera właśnie te smaczniejsze, bardziej kaloryczne produkty. I w momencie, gdy kończymy redukcję, podbijemy nawet te kalorie powiedzmy o te 300 czy 400, ale zmienimy zupełnie produkty, z których korzystamy, to może być tak, że będziemy odczuwać dużo większy głód przez to, że będziemy koniec końców dostarczać mniej jedzenia gramaturowo. Bo pamiętajcie, że 2000 kalorii można zmieścić w 500 gramach, a można je rozłożyć na 4 kg jedzenia nawet. Dlatego ważnym jest, żeby nie zmieniać zbytnio tego jadłospisu, tylko dalej spożywać takie posiłki, takie produkty w ten sam sposób, jak spożywaliśmy na redukcji, tylko w większej ilości. Czyli jeżeli ktoś powiedzmy korzystał z intermittent fasting, warto, żeby został przez miesiąc powiedzmy na tym systemie, tylko po prostu więcej kalorii jadł. Jeżeli ktoś jadł powiedzmy kilogram warzyw dziennie, niech dalej je kilogram warzyw dziennie, tylko niech po prostu spożywa więcej kalorii. Chodzi tylko tak naprawdę przez ten pierwszy okres 3-4 tygodni, żeby zarówno psychicznie, jak i fizycznie odżyć. Dlatego że fizycznie będzie nam rósł poziom leptyny, więc będziemy coraz bardziej najedzeni i nie będziemy potrzebowali wciskać w siebie duże ilości jedzenia, żeby się najeść, ale też psychicznie, żeby po prostu psychicznie odczuć to najedzenie. Na pewno każdy, kto był na redukcji, wie, o co chodzi, że brakuje takiego właśnie, żeby się najeść, żeby nawet pod korek, powiedzmy, że to już nie jest zdrowe, ale no już niech będzie, że
takie psychiczne najedzenie i wtedy na bank nam się to uda, bo w momencie, gdy będziemy mieć na talerzu, nie wiem, pół kilo ziemniaków, 400 gramów warzyw i jeszcze 200 gramów piersi z kurczaka, no to jest to kilogram jedzenia. No nie da się tym nie najeść. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. I będę mega wdzięczny za udostępnianie tego filmu zarówno czy na Instastory, czy na Facebooku, czy na grupach właśnie na Facebooku, gdzie ja nie mogę tego wrzucać ze względu na zakaz autoreklamy. Odsyłam do innych filmów na tym kanale, zwłaszcza do playlisty Strefa dla Kobiet, gdzie znajdziecie więcej właśnie filmów dla pań. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro, buziaczki, miłego dnia.